Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu. Postanowiłam nakręcić taki krótki wstęp do dnia jutrzejszego, ponieważ jutro jest dla nas bardzo ważny dzień. Sorki za dźwięki z boku, ale Bianka gra na aparacie. Także jutro jest bardzo ważny dzień, ponieważ jedziemy po pieska, będziemy mieć pieska, odbieramy go jutro, także nie możemy się wszyscy doczekać, postaramy się coś tam nakręcić z odbioru. My już zwarte i gotowe, wyruszamy po psa, czeka nas 2,5 godziny chyba trasy, jak dobrze wszystko pójdzie, nie będzie korków ani innych utrudnień na drodze, także prowiant mamy, musi być. I ruszamy w drogę. Witamy się już z Wami, z Rubinką. A tu? Odebrali w naszego psiaka. Ma takie... Bianka ma zabawkę, Rubinka ma wdzianko, ale to może opowiemy Wam kiedy indziej, dlaczego Rubinka ma takie wdzianko, co? Jest... Bo była na szyciu brzucha i miała nie może tego lizać i dlapać i gnieść. No właśnie, chcę dlatego. Chcę zrobić sobie większą radę. Większą radę. Czekaj, jak psy płaczą, prawda? No. Dlatego na razie musi być w ubranku, ale zobaczcie, to nie jest po prostu najsłodszy piesek świata. Teraz czeka nas znowu 3 godziny drogi do domu. No i zobaczymy, jak jej się spodoba posłanie i rzeczy, które jej wyszykowaliśmy w mieszkanku. Co? To spodoba jej się? Też myślę, że tak. Ona do ich mogła. Dojechaliśmy, pierwszy spacerek. Rubi! Rubinka! O, Bianca też chce się sikać. Rubinka! Cześć, smyku! Jak widzicie, już wróciliśmy do domu. Psinka poznaje tutaj zakamarki, zwiedza, wącha, zaczyna już szaleć, więc chyba ma się dobrze. Rubi, nie wolno gryźć łóżka. Rubi, nie gryziemy łóżka. Halo, dziewczyno, tu mamy zabawkę. Nie gryziemy łóżka. Nie gryziemy łóżka. Ty piękności, ty ślicznoto! Zastanawialiście się, czemu ma kaftanik? To dlatego, że miała robioną operację z tydzień temu, bo miała przepuklinę i po prostu trzeba było to jej zoperować. We wtorek jedziemy już tutaj do nas, do naszego weterynarza na zdjęcie szwów i wtedy będzie mogła sobie już zdjąć ten kaftanik, a teraz po prostu goma, żeby sobie nie gryzła, czy tam przypadkiem jej się te szwy nie pozrywały. No, także jesteśmy w domu, dojechaliśmy, aczkolwiek droga powrotna, byśmy w Łodzi była korek na korku, ale dobra, jesteśmy. Tymczasem żegnamy się z Wami. To już koniec tego vloga i do następnego. Cześć!